Szanowni Państwo, witamy w nowej odsłonie programu publicystycznego Przegląd na antenie telewizji BMTV. Dzisiaj z nami w studiu jesteśmy w składzie, jak zawsze, Jerry Meyer i Rajmund Lunowski, a naszym gościem jest pan profesor Jarosław Wołkonowski, fizyk, politolog, nauczyciel, wykładowca, jeden z założycieli filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie. I jakie jeszcze działy tej instytucji człowieka nie wymieniły? No, byłem też sekretarzem klubu AK, prawda? Tam my doprowadziliśmy do rejestracji tego stowarzyszenia, tych kombatantów. No i trudno to było, bo to trwało chyba z 15 lat, od 89 i w końcu w 2004. I to dzięki tylko temu, że Litwa wstąpiła do Unii Europejskiej, to prawo było nowelizowane i wtedy pojawiła się możliwość, że takie stowarzyszenie kombatantów II wojny światowej, tych wszelkich formacji, między innymi tych kombatantów Armii Krajowej, można było zarejestrować już pod tą oficjalną nazwą, to było za 13 razem, bo tych poprzednich 12 razy to ministrowie sprawiedliwości zawsze tam mówili, że to tam ta wileńska AK dążyła do jakichś tam terytorialnych naruszeń państwa litewskiego, całości. Jakoś było tam również jakieś wymieniane epizody, kiedy tam Litwini ucierpieli, natomiast to, co strona litewska czyniła, to pomijano, ale w końcu to za 13 razem udało się rozwiązać. No i dla nich to było bardzo ważne, ponieważ oni do tego 2004 roku byli faktycznie, do 89 oni musieli się ukrywać, tak? A potem tych następnych 15 lat to część Litwinów nazywało ich bandytami, tak? Więc potem to odeszło powoli, no i w końcu już po 2004 roku Nastąpiło zresztą wtedy pojednanie między weteranami Armii tak, Krajowej no wtedy nastąpiło i korpusu lokalnego. Nastąpiło pojednanie, no i zebrało się wtedy w prezydenturze tam 20 tych kombatantów AK. Wtedy było w klubie około 70, tak? Więc wytypowali oni swoją taką reprezentację. No i tak samo było około 20 tych kombatantów z tej formacji Plichowiczusa, tak? Która tam wspólnie z Niemcami, oni tam, prawda, walczyli wspólnie, przeciwko tym wkraczającej Armii Czerwonej, takie były założenia, tak? Ale też walczyli przeciwko oddziałom AK. No i rzeczywiście tam we wrześniu, 2 września nastąpiło takie pojednanie. To jest ważny moment, gdyż ci starsi panowie zdecydowali, że trzeba sobie podać ręce i się pojednać. To był taki ważny moment. Nie zostawili sobie tych trudnych spraw, swoim wnukom czy dzieciom, ale sami to rozstrzygnęli i w zasadzie, to udało się tak pozytywnie rozwiązać i potem już można było tam te wszystkie te uroczystości, już strona litewska tam przestała do tego się czepiać i oni mogli po mieście chodzić z biało-czerwonymi opaskami, to już Litwinów nie raziło, aczkolwiek tam pojedyncze osoby w postaci garszwy takiego, prawda? No, bo zresztą był nawet pomysł, żeby żołnierze Armii Krajowej dostawali też litewskie świadczenia kombatanckie. Oszukano, szczerze powiem, że oszukali. No to zostało storpedowane znowu przez wspomnianego garszę. Tak, tak. To szkoda, że tego strona litewska nie zrobiła, bo to byłyby niewielkie pieniądze dla państwa, a przyniosłoby naprawdę profity w postaci tych kolejnych tam tych akcji, gdzie mogli mówić, że my wspieramy jednak tych żołnierzy, byli, którzy w koalicji tej alianckiej, antyhitlerowskiej byli, tak? A tak, pożałowali trochę swoich własnych środków, z wielkim żalem to mówię, bo to było obiecane, ale z tego nie wywiązali się. No bo ja pamiętam tę sytuację, wtedy miało być głosowanie w Sejmie nad nowelizacją ustawy o świadczeniach, a dokładnie dzień przedtem, i to w takim paśmie największej oglądalności, na kanale TV3 chyba, ukazał się taki paszkwilanski, naprawdę w sowieckim stylu zresztą też i w treści, bo to była czysto sowiecka propaganda antyakowska, antypolska,
Tak, to prawda. Taki materiał się ukazał, gdzie w Armii Krajowej mówiono, że bandyci, ludobójcy. O, właśnie, tak. No i autorem tego był właśnie wspomniany Garszwa. Tak. I od, jako że to 17 lat temu się ukazało, no, mnie nie przestaje się kręcić jedno pytanie. Jakie dokładnie państwo najbardziej na tej działalności Garszwy skorzystało? No tak. I to na pewno nie jest Litwa. Nie jest Litwa. No, ani być, Polska. Ani Polska. No to ja mówię, że ta strona litewska tutaj zawiodła na całej linii. Już jeżeli przyznali tę organizację i przyznali jakby status, że to są kombatanci II wojny światowej z tej koalicji antyhitlerowskiej, ale tej niesowieckiej, tej jakby tej, no, alianckiej. No ale też z koalicji antysowieckiej. No też, no też również i te antysowieckie, bądźmy szczerzy. No, no i tutaj, no, to pokazuje, że ta strona litewska jeszcze nie jest w pełni tutaj jakby... No, nie była gotowa, nie? Gotowa, nie była w pełni gotowa albo nie dojrzała. Oni uważali, że zrobili tak duży krok, że to zarejestrowali, że tutaj jakby, no... że zgodzili się na to, tak? Ale czy to nie jest też tak, że może litewska historiografia jest poniekąd pewnym zakładnikiem tej sowieckiej propagandy? Tak. Bo na dobrą sprawę, no, historią relacji polsko-litewskich u nas w kraju mało kto się zajmuje, więc mało jest sięgania, odkrywania nowych źródeł, mało jest sięgania po jakieś źródła inne, a ci, którzy faktycznie, no, w pewnym momencie zmonopolizowali tę dziedzinę, tak, no to byli akurat de facto, trzeba ich tak chyba określić, moim zdaniem, mianem propagandystów sowieckich, tak, którzy się opierali na sowieckich źródłach, sowieckich dokumentach. I na dobrą sprawę, no, zresztą sam wiem, jak z tym jest, przecież dopiero jak zaczęliśmy robić biegi żołnierzy wyklętych, tak, w Wilnie, tak, to się okazało, że ktoś przypadkiem dotarł do nowych dokumentów, które gdzieś tam leżały, że jednak była ta współpraca też była podziemia, tak, polskiego, tak, i litewskiego, tak, że i to nie tylko na terenie Wileńszczyzny, też na ziemi augustowskiej zresztą, tak, później. Tak. Więc tego rodzaju rzeczy tak na dobrą sprawę zaczęły wychodzić dopiero jak się grzebnęło, a przez 30 lat nikt się nad tym tematem nie pochylał. Nie pochylał. Było w tym klubie AK kilku takich, no powiedzmy tak, ale też oni faktycznie byli Litwini. Takie, pamiętam, takie był Paszkiewiczus. Jego nazwisko było Skowna i pseudonim Beduin. No to on tak faktycznie, no już był w taki więcej Litwinem niż ten Polakiem, tak? Ale on był takim, no on trzymał się tej linii, że główni wrogowie to byli Niemcy i Sowieci, tak, a na Sowietów trzeba patrzeć jako ci, no, alianci naszych sprzymierzeńcy, naszych sojuszników, tak, sojusznicy naszych sojuszników, jak on mówił, tak. I tam jeszcze kilka takich osób było, więc rzeczywiście, i nawet takich jest kilka przykładów w tych akcjach, kiedy tam w jednej akcji w Turgielach, było to tuż przed Bożym Narodzeniem, w 1943 roku, kiedy jedna z brygad wileńskich tam uderzyła na te Turgiele, rozbili, i wtedy trafiło do niewoli kilku tych policjantów litewskich. No i cóż się ukazało? Niektórzy z nich byli bardzo tacy, no, dociekliwi, że tam dali się wyznaki tym rolnikom miejscowym, ściągując te kontyngenty, prawda? Część zabierając sobie tych dóbr rolnych, tak, co tam dorabowali dosłownie, tak? No, ale w czasie tej akcji tam nikt nie zginął. Tylko że raporty litewskie podają, że gdzieś zniknął bez wieści jeden taki policjant litewski o nazwisku Żwirblis, tak? Natomiast raport polski mówi, że ten właśnie policjant litewski, on zgłosił się sam do tego oddziału OK i powiedział, że on nie chce tutaj więcej być w tej litewskiej policji, chociaż on czuje się Litwinem, ale on chce być w tych oddziałach hakowskich, którzy walczą tu z Niemcami. No i Polacy jego przyjęli. Przyjęli i dali mu pseudonim Wróbel. No tak, i w taki to sposób w tej trzeciej brygadzie pojawił się tego szczerbca ten Litwin o pseudonimie Wróbel, który nazwisko miał Żwirblis. Tak? Więc z tymi pseudonimami to było tak, że tam ci, którzy to nadawali te pseudonimy, często patrzyli to na kogo ten człowiek taki jakby tak, no, ma podobieństwo. I stąd pojawiają się tacy, pamiętam,
Pączek na przykład, no to rzeczywiście znałam takiego prezesa Kaczkana, no to on był rzeczywiście taki jak Pączek wyglądał, taki, prawda? I tam innych było takich wiele takich pseudonimów, którzy takie trafiali. Albo nawiązywali do jakichś tam zawodów, którzy to spełniali, na przykład jak ten dzisiejszy prezes Poźniak, kapitan Stanisław Poźniak, on jest furman, on tam rzeczywiście był furmanem, on woził rannych, tak, do tych, no i był maloletnim, ale jego przyjęli, zaprzysięgli. No i on tak został, czy ten przed nim jeszcze był taki pacjent, no to on na organach grał, no to organista był, prawda? Więc z tymi tak to mniej więcej było. No i rzeczywiście trochę tych Litwinów tam było, potem taka była jeszcze jedna kobieta, już nie pamiętam jej nazwiska, Skowna. Za tych 15 lat z tych 60 kilku osób, co było w klubie, to już zostało, faktycznie, kiedy odszedł tutaj świętej pamięci Edward Klonowski, to zostało, tutaj faktycznie został no, jeden Stanisław Poźniak, tak? Kapitan Stanisław Poźniak. Także prawa biologiczne są bardzo bezlitosne. No i musimy o tym pamiętać, bo niektóre rzeczy trzeba robić w czas. Właśnie mam pytanie do panów, znaczy właściwie nie wiem, czy to pytanie, bo ja tak nie przemyślałem do końca tego. Jak kilka lat temu zrobiłem kurs przewodnika kilku miesięcy, tak, żeby być przewodnikiem po Wilnie, po Litwie i tak dalej. Właśnie jedna rzecz, która mnie uderzała, i to mimo to, że no ja też nie jestem ani z Litwy, ani nie jestem z Polski, że w tej narracji właśnie o przedwojennej Wileńszczyźnie bardzo dużo mówią, że okupacja polska, że Polacy zamykali szkoły i tak dalej. Nie mówią na przykład, ile tutaj było Litwinów, ile Białorusinów, ile Żydów, ile Polaków. I właśnie, czy to, tak jak ty mówiłeś teraz, Ajmundzie, czy ty myślisz, że to są pozostałości po narracji sowieckiej, czy to tak... To znaczy, no, trzeba chyba byłoby zacząć od tego, że w ogóle sformułowanie polska okupacja Wileńszczyzny to jest faktycznie kalka z sowieckiej propagandy, bo trzeba pamiętać, że w 1939 roku na świecie istniało jedno tylko państwo, które używało tego sformułowania. To była sowiecka Rosja. I po wojnie to było używane, zresztą po latach 90. zwłaszcza po transformacji, tak. W jednym konkretnym celu. Po to, żeby ludziom złagodzić postrzeganie okupacji sowieckiej. Bo co to była okupacja sowiecka? To były zsyłki na Sybir, to było ludobójstwo prowadzone na miejscu tutaj. I trzeba to powiedzieć jasno, to było zwyczajne, systematyczne ludobójstwo tak naprawdę warstw przywódczych i narodu litewskiego, i narodu polskiego. I Żydów tutaj tak samo niszczono. Jak zobaczy się na proporcje, na przykład chociażby z Grodna, wywożonych na Syberię, no to tam Żydzi są nadreprezentowani. No tak. I na dobrą sprawę, wtedy jak to się zestawia z polską, tak zwaną okupacją, podczas której nie było ludobójstwa, nie było zsyłek, nie było jakichś tego rodzaju prześladowań, niszczenia, no to wtedy, no bo oczywiście o zsyłkach i ludobójstwie sowieckim mówić nie można było. Dzisiaj za mówienie o tym, że Sowieci uprawiali ludobójstwo, no to też można dostać różne bardzo nieładne latki, bardzo niepolityczne, dlatego że niektórzy uważają, że to jest umniejszanie Holokaustu, co nie jest prawdą. Holokaust był ludobójstwem swoją drogą, ale to, co wyprawiali Sowieci na tych terenach, no to też wszystkie kryteria ludobójstwa wypełnia. I jest jeszcze tak naprawdę jedna rzecz, bo jak mówi się o zamykaniu szkół, no to też na dobrą sprawę niemało wówczas w Polsce zamykano i polskich szkół. Bo w wiejskich miejscowościach no to czasami bywało tak, że jakaś organizacja otwierała jakąś szkółkę, spędzali do chałupy dzieci, one tam siedziały, nauczyciel nie wiadomo co tłumaczył. Czasami takim nauczycielem no to był instruktor przesłany z Sowietów, bo ta granica była wcale nie mniej dziurawa niż obecnie. Tak. I z tego samego powodu zresztą na Chełmszczyźnie niektóre cerkwie burzyli, bo często sytuacja była taka. W 1920 roku bolszewicy zamordowali tam księdza prawosławnego, cerkiew stała pusta
I raptem po kilku latach pojawia się nowy ksiądz, nie wiadomo skąd, zaczyna odprawiać nabożeństwa, a na kazaniu po prostu bolszewicka propaganda. Bo Rosjanie uprawiali takie rzeczy. Tak. Jak Rafał Ganganowicz w Kongu walczył z partyzantami komunistycznymi, no to zachodził w głowę w ogóle, skąd tutaj idee komunistyczne? Przecież tu nie ma fabryk, nie ma rolnictwa, ludzie żyją w buszu. No i co okazuje się? Rozbili jakiś oddział komunistów, wchodzą do wioski, wchodzą do szalasu szamana, który tam jest lokalnym autorytetem, tak? Tak. No i co? I u niego wśród rzeczy znajdują dyplom Uniwersytetu Patrisa Lumumby w Moskwie. Tak. Więc czasami to po prostu były jaczejki zwyczajne sowietyzowania. A później Sowieci oczywiście w dokumentach, tam zależnie od tego, dla kogo ta propaganda była kierowana, no to potrafili wpisać, że to była litewska szkoła, białoruska, że polska szkoła to była tam z kolei w innym jakimś kraju. Przy czym nie wolno umniejszać też tego, że popełnialiśmy również dużo błędów, bo było i niesprawiedliwie zamykanych szkół litewskich i szkół polskich i innych. Natomiast no, bardzo dużo tych rzeczy trzeba tak naprawdę zbadać, odklamać, bo ciągle jesteśmy zakładnikami historiografii rosyjskiej. No właśnie, to, czy to, że oni na przykład bardzo dużo mówią o Tatarach i o Karaimach, tak naprawdę, a no w tych kursach przynajmniej ja zupełnie nie miałem nic odnośnie kultury polskiej. Tego, co się dowiedziałem, to musiałem samodzielnie ten... I na przykład jak tłumaczę turystom, powiedzmy z Francji, z Hiszpanii, z Portugalii, no to muszę tak naprawdę czerpać wiedzę z tego, co czytałem potem. A tak to się przedstawia Wilno tak trochę, jakby to było litewskie ten, i to jest trochę szkoda, bo to jest fantastyczne miasto. To jest bardzo typowe rozszczepienie takie narracji. Tak. Bardzo charakterystyczne też dla właśnie rosyjskiego, moskiewskiego podejścia. Bo, to chciałem pytać. Bo co to znaczy? No jak my mówimy o polskim Wilnie, to nie wyklucza też tego, że Wilno jest i litewskie, i żydowskie, i białoruskie. Bo jakby no, jest wszystkich, możemy się podzielić, tak? Natomiast w wariancie rosyjskim, jak się mówi Wilno nasze, to ono oznacza w pierwszej kolejności, że nie wasze, a dopiero wtedy moje. I to jest ta różnica. I to jest znowu to podejście, które pojawia się, kiedy odchodzimy od stosowania pojęcia dobra wspólnego. Tak. Bo jeżeli dobro jest wspólne, to i nasze, i wasze, i my jesteśmy razem w nim. Tak. A jeżeli nie, no to wtedy każdy sobie i łatwiej jest każdego osobno rozjechać. No właśnie. Znaczy nie, no tutaj szanowny nasz redaktor Rajmund, rzeczywiście on tu mówi sprawy, o których musimy jakby tutaj no zbudować tą swoją jakby narrację, jak my te Wilno mamy jakby no postrzegać, ale obiektywnie, a nie jakieś tam takie, że to tylko Polacy i no tak dalej, tak? Natomiast no, musimy pamiętać, że na przykład no, Żydzi mieli tutaj swój instytut naukowy, prawda, IWO. To rzeczywiście, to była wielka taka placówka naukowa, gdzie oni utworzyli ten, jakby ten swój język, jidysz. Ta cała gramatyka tutaj powstała i było wiele takich ludzi. No, jest tutaj ten pomnik Cemacha Szabada, ale to tak naprawdę to on był takim głównym, jednym z głównych założycieli tego instytutu, tak? No i znowu tutaj widzimy to rozszczepienie narracji, tak? Tak. Bo jest pomnik Cemacha Szabada. O nim się mówi, że był pierwowzorem dla postaci doktora Ajboli. Tak. Chociaż tak po prawdzie ten doktor Ajboli to w sposób typowy dla rosyjskiej kultury był po prostu skradzionym motywem. Tak. Natomiast nie wspomina się zupełnie rzeczy też bardzo ciekawej, że Cemach Szabad był senatorem. Tak, w polskim senacie. Chyba nie jedna kadencja, I chyba nie jedną kadencję właśnie, że był jednym z elektorów Gabriela Narutowicza. Tak. Że też, tak jak pan profesor wspomniał, był postacią absolutnie fundamentalną dla tworzenia instytucji społeczności żydowskiej tutaj. I że to chyba jest jeden z nielicznych nagrobków na tym dzisiejszym cmentarzu, gdzie jest napisane w języku jidysz i w języku polskim, jego nazwisko. Natomiast widzimy wokół te nagrobki na tym cmentarzu żydowskim, to tam już jest jidysz i rosyjski. Prawda? No tak. No, znaczy ta mniejszość żydowska, ona przeżyła tutaj,
No, dosyć skomplikowane procesy, bo ci Żydzi, tacy polscy, którzy tam jest w Mickiewicza, w panu Tadeuszu, tam Żyd poczciwy, tak, jak to jest w tym epizodzie, to znaczy to byli ci tacy polscy Żydzi, którzy z pokolenia od pokolenia, ale teraz, kiedy nastąpiły zabory, to tutaj chłynęły masy tych ludzi żydowskiego pochodzenia, ale z Rosji. I to byli rosyjscy Żydzi. I oni niesli ze sobą również tą kulturę rosyjską. I w samym tej mniejszości żydowskiej taki powstał rozłam. Bo z jednej strony był taki propolski Żyd, ten Tzemach Szabat, a z drugiej strony widzimy kilka też ważnych takich postaci w ich tutaj w społeczności żydowskiej, ale oni byli prorosyjscy. No tak. Prorosyjscy. I tam toczyła się walka między nimi. Tak? I to my jakby, jakby tego nie znaczy, no, pomijamy, prawda? I dlatego ci Żydzi, którzy tutaj byli, to oni jakby jedni tacy, którzy dbali o te państwo polskie. I jak mówił Piłsudski, mówił, zbudujmy taki ten model tego polityki państwa polskiego, żeby ta Polska stała by się ojczyzną dla tego Żyda, Białorusina, Ukraińca czy Litwina. Dobrym, tak? Wspólnym. Dobrym wspólnym. I on, jeżeli mówił o asymilacji, to on mówił o asymilacji państwowej, że ta Polska ma się stać ojczyzną dla nich, tak? Niech on mówił, niech ten Białorusin zostanie Białorusinem, a Ukraińc Ukraińcem, tak? Ważne jest, żeby oni odczuli, że ci Białorusini, Ukraińcy i tam Żydzi, żeby oni powiedzieliby, że my otrzymujemy tyle samo dobra od naszego tego państwa więź, polskiego, tak? Tak, więź utworzyć, tyle samo, co i Polacy. I to było takie, no i dlatego między innymi te mniejszości poza litewską bardzo mocno popierali ten obóz Józefa Piłsudskiego, że on mówił, że to nie trzeba Żydów krzywdzić, że nie trzeba, dajcie wy tam wolność dla tych mniejszości narodowych, niech oni się rozwijają. Ale z drugiej strony, no, była narodowa demokracja, która mówiła, że Polska Polakom i że mamy te mniejszości zasymilować. I kiedy podpisywano traktat ryski w 21 roku, to Mińsk był zajęty przez wojska polskie. I można było ten Mińsk wtedy, ona wtedy była tam republika ta białoruska, sowiecka, zachować. I można było Mińsk dołączyć do granicy państwa polskiego. Ale pytanie, na ile to było wtedy realne. Ale 20 kilometrów granica przeszła od Mińska i Mińsk był, proszę bardzo, i my musieliśmy tutaj ustąpić, bo była konferencja tu niedawno u nas w Wilnie i tam rzeczywiście przeanalizowano ten, i teraz ci posłowie narodowej demokracji mówili tak, oj nie, jak my weźmiemy jeszcze dalej tam na wschód, to mniejszości przekroczą ponad tych 30-kilka% w naszym państwie i wtedy my nie potrafimy ich zasymilować, tak, zagospodarować te tereny, ciągle będziemy mieć problemy. I Piłsudski o to starał się, on nawet gotów był zrobić jakieś kadłubowe państwo ukraińskie, przecież on Kijów zajął, czy białoruskie, Mińsk zajęty był, tak? Zróbmy to, żeby te buforowe państwo powstały by. I jak mówił Piłsudski, to on chciał utworzyć takie pewne, no, federacje tych państw czterech, bo to miało być Polska, Białoruś, Ukraina, no i jeszcze on tam myślał jeszcze o tej Łotwie. No, ale i Litwa. Ale i Litwa, i również i Litwa, tak, i Litwa, bo wtedy tylko, kiedy on mówił, że jeżeli ten organizm będzie liczył mniej więcej 80 i 100 milionów, od 80 do 100 milionów i będzie zajmował tam powierzchnię około 1 miliona kilometrów kwadratowych, tak? To wtedy my potrafimy oprzeć się temu zagrożeniu z Rosji, bolszewickiej czy carskiej, i tym Niemcom, tak? Którzy zawsze nie wiadomo co, oni tu mogą nam jakieś zrobić tutaj te kłopoty. Ale no, wszyscy byli tacy zapatrzeni tutaj w swoje te sprawy narodowe, że poza swoim własnym jakimś takim podwórkiem nie widzieli tych spraw globalnych. I kiedy już był podpisany traktat ten ryski, Piłsudski był w teatrze i podano tę wiadomość w czasie spektaklu, przerwano ten teatr, spektakl i powiedziano, że podpisano wreszcie ten traktat z Sowietami i były ogromne brawa. Wszyscy byli brawa za wyjątkiem jednej osoby. To był Piłsudski, który powiedział wprost, że wy nie rozumiecie, to jest tragedia.
No, ten traktat pod wieloma względami był tragedią, bo z jednej strony też było widać, że Sama teoria. I kiedy ale nie tylko teoria, bo przecież nawet ludzie, którzy negocjowali ten traktat, było widać, że oni nie rozumieją zupełnie Rosji. Wynegocjowali ogromne kontrybucje finansowe ze strony Moskwy, z których tam ani centa im nie zapłacili i nie mieli zamiaru, więc obiecali złote góry. Tak. Ale każdy by wiedział, że ma do czynienia z oszustem, oprócz akurat tych, co tam pojechali. I jeden z tych takich sprawozdawców, który opisywał, jakie wygłaszał tutaj lekcje tutaj marszałek Piłsudski w Wilnie już po tym 21 roku, to kiedy zapytano u niego, jak pan marszałek tutaj może ocenić ten traktat ryski, to ten sprawozdawca napisał, że marszałek użył takich słów, które są nie do powtórzenia, prawda? A znał ich dużo. I tylko chcę wrócić, zobaczcie, proszę bardzo. I jakie my, minęło 100 lat od tych wydarzeń, tak? I teraz zobaczcie, mamy ogromny problem z Mińskiem. Bo gdyby wtedy, ale Piłsudski to widział, że trzeba utworzyć jakieś namiastkę tej Białorusi, tak? I tak samo Ukrainy, tak? I przed 100 laty były te idee, można było tam rzeczywiście, i to było zdobyte, tak? Narody te jeszcze nie były do końca gotowe, ale można było to podepchnąć, tak? Po prostu trochę dać, narzucić na wyrost, tak? Ale politycy, reszta, i to w państwie polskim, bo spójrzmy krytycznie, no jakby nie widzieli, oni widzieli te własne podwórko jakoś tam, prawda, te sprawy dla nich, no, były najpilniejsze, najważniejsze. A co było wokół, tam za naszą miedzą, to w ogóle. I teraz podpisaliśmy traktat i tak jak pan tutaj Rajmund powiedział, przecież następne lata ta granica sowiecka to była jedna wielka, ogromny problem dla strony polskiej, dlatego że tam były ciągle dywersje. Tak samo jak dzisiaj mamy na tej granicy z Białorusią. No tak. To jest powrót do tych podobnych metodów, tylko wtedy zasyłano tych dywersantów przeszkolonych, a teraz użyto tych emigrantów, tak? Którzy wnieśli ogromny problem tutaj dla Litwy, Polski, no i dla Łotwy. I to są podobne metody, jakie wtedy przed 100 laty sowiecka strona stosowała. Tak? Poprzez to wnieść te niezadowolenie, czy jakiś niepokój, czy brak bezpieczeństwa u tych ludzi, że tu mamy państwo, które nie radzi sobie, no i to stosują do dzisiaj, minęło chociaż 100 lat. Nawet po swojej stronie granicy przecież mamy tych wszystkich aktywistów, zarówno społecznych, jak i medialnych, którzy wymyślają historyjki o Ibrahimie pływającym 6 dni w lodowatej wodzie, w miejscu, gdzie na mapie nie ma rzeki, co jest najlepsze w ogóle. I właśnie kwestia tego pojawia się, że o ile sobie z tym naporem migrantów radzimy, no to z tą dywersją wewnętrzną jest już trudniej, a tym bardziej jeszcze wspieraną przez Zachód, bo co my widzimy? CNN, BBC daje platformę dla Łukaszenki, pozwala mu wykrzykiwać się u siebie na kamerze, a nie mają odwagi, ogromne koncerny o budżetach większych niż ma Białoruś, a nie mają odwagi zadać Łukaszence pytania, dobrze, proszę pana, a co z więźniami politycznymi? Tak. 1000 więźniów politycznych pan trzyma, dziennikarzy, także Polaków, Angelikę Borys, Andrzeja Poczubuta, którzy już 9 miesiąc są bezprawnie przetrzymywani w więzieniu. I dlaczego w ogóle ci wszyscy dziennikarze lamiący ręce nad nieistniejącymi migrantami pływającymi w nieistniejących rzekach nie chcą pochylać się nad realnymi ludźmi, którzy siedzą w realnym więzieniu, mają realny problem. Tak, jakoś gubimy tych ludzi za tym problemem, nie widzimy te tragedie tych takich zwykłych ludzi, którzy tam, no, jakby trafili w lapy tego Łukaszenki, tak? Bo na tej konferencji była tutaj Maria Tiszkowska z Wolkowyska, która największym grzechem było jej takie, że ona opiekowała się grobami polskich żołnierzy, którzy tam polegli w 1920 roku, takie, które ona tam te groby po prostu doglądała. To było największe jej jakby ten kara w rozumieniu tego reżimu Łukaszenkiego, że to jest jakiś taki, no, nielojalny obywatel ten białoruski, tak?
I teraz ona opowiadała, jak jest w tym więzieniu, tym Żodino, jakie tam są warunki. Zimą tam jest bardzo zimno, latem jest bardzo gorąco, przynoszą jedzenie, które w zasadzie nie sposób jeść, prawda? I tylko po kilku dniach, bo to było takie mówię, wszystko przemieszane, wymieszane z takim zapachem, prawda? I tylko kiedy człowiek już jest na tyle zmarznięty, że to jedzenie chociaż trochę jest cieple, to człowiek po prostu rzuca się trochę, chociaż coś zjeść, bo jemu jest bardzo zimno. Więc tam oni rzeczywiście znajdują się w warunkach nieludzkich. Dlaczego teraz ta Unia Europejska nie pojedzie, nie wyśle tam wysłanników, nie zobaczy rzeczywiście, w jakich warunkach oni tam są przetrzymywani? Bo to jest tam naprawdę, ludzie tam zaczną umierać. Zresztą ja nie wiem, co tam jest z tym Protasiewiczem, bo ja go już ostatnie tutaj tygodnie czy miesiące już nie słychać. W ogóle nie absolutnie słychać o nim, tak. No, także mąż tej Swietlany Cichanowskiej otrzymał 18 lat, to są ogromne wyroki, no to rzeczywiście jest, no i teraz jest u nas ta kwestia tego przewozów tych kolejowych, które rzeczywiście, dla mnie to było ogromne zaskoczenie, i że politycy litewscy mówili jednym głosem, że musimy te sankcje zwiększyć, żeby tutaj naturalnie naród białoruski nie powinien cierpieć, no ale tutaj się nie da jakby tak oddzielić, żeby skrzywdzić tego Łukaszenki, a naród białoruski, no nie wiem, jak tu można inaczej jeszcze postąpić, poza tym, że zabronimy jemu przyjechać, tak, nie wiem, na Litwę czy do Unii Europejskiej. Ale teraz też chodzi o te sprawy, że on czerpie z tego te materialne korzyści i na tym ten reżim się trzyma, więc to trzeba przeciąć. I teraz, kiedy politycy litewscy praktycznie jednym głosem o tym mówią, to okazuje się, że tych takich zarządców tymi spółkami państwowymi, okazuje się, oni mają swoje zdanie. Oni mówią, że polityka polityką, ale my to tutaj, no, gamibininka, jak oni mówią, że my tam tacy jesteśmy, no, producenci, tak? No, litewskie koleje państwowe niczego same nie produkują. One, no może już teraz nie finansują rosyjskich koncernów objętych sankcjami, tak, jak to miało miejsce jeszcze niedawno, jak się okazało. Tak. Bo przez spółki córki wysyłano lokomotywy na remont tam do Omska bodajże gdzieś. Tak. To natomiast, no, pojawia się oczywiście kwestia tego, jak to jest z tą biurokracją, bo swego czasu, jakoś parę miesięcy temu, też Karbauskis udzielał wywiadu dla takiego podcastu Neradagłota LT i tam się skarżył, że przecież pierwszy raz w historii Litwy jedna partia zdobyła samodzielną większość i samodzielnie rządziła. Mieli pomysły reform, a jak tylko wzięli się wdrażać, to się okazało, że urzędnicy w ministerstwach mają swoje pomysły i to wszystko torpedują. To widzimy teraz w przypadku prób reformowania oświaty, czy chociażby egzekwowania zobowiązań, jakie Litwa na siebie powzięła. Zobowiązano się wprowadzić państwowy egzamin z języka polskiego i urzędnicy rozkładają ręce, a to nie my obiecywaliśmy, to minister, a my nie możemy. Czyli nie chcemy. Tak. I, no i właśnie pytanie, co z takimi urzędnikami robić. To jest problem też ogólno chyba europejski, tak, bo mieliśmy też do czynienia teraz z, no nadal mamy, bo problem nie jest rozwiązany, nikt nie... Handel wpływami masz na myśli teraz? Tak, handel wpływami akurat Brukseli, Strasburgu, tak, Luksemburgu, tak, bo mowa też jest o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak. I to jest, no, ogromny problem, bo to mówimy o tym Trybunale, który na Polskę nałożył karę w wysokości 1 000 000 euro dziennie, tak, za to, że Polska ma czelność reformowania swojego sądownictwa. Tak. Co, przy czym karę nałożyła, no, sędzia tego trybunału z Hiszpanii, La Pierda, która, jak się okazuje, bo ten trybunał to nie jest tak, że tam są najlepsi sędziowie z krajów wysyłani, tylko ona w Hiszpanii była kontrolerem systemu sprawiedliwości. Ona była urzędniczką właśnie. Czyli, że tutaj w sądzie teraz orzekają też urzędnicy. Tak. W Komisji Europejskiej urzędnicy stanowią prawo. To, niewybrani. No niewybrani. To pytanie wtedy, po co my wybieramy jakieś władze, po co my w ogóle bawimy się w te wybory, w jakąś tam demokrację, kiedy jest sobie biurokracja, która najchętniej by rządziła. No teraz wiemy, że
nie tylko Polska jest niepraworządnym krajem, jak to oni mówią, bo Czechy się stały też niepraworządne, Słoweńcy są niepraworządni, też ośmielili się wybrać kogoś innego, niż by urzędnicy Komisji Europejskiej chcieli. No i pytanie, jak to dalej z tym będzie? Bo z jednej strony no, Unia Europejska to wspaniały wynalazek, który też przecież tworzymy, do którego też się dokładamy finansowo. A z drugiej strony no, pytanie, w jaki sposób uchronić to od spaskudzenia przez ludzi, którzy tak naprawdę nie lubią tej Europy. Właśnie pierwotnie Unia Europejska miała być jakby... Związkiem suwerennych państw. Związkiem, dokładnie. Europa des Nations, czyli Europa narodów. Tak. I teraz to się dochodzi do takiego czegoś, że to jest naród Europa. No to jest tak jakby odwrotne... Ale nie ma narodu takiego jak Europejczyk czy Ziemianin, dlatego że to nie jest tożsamość. Tożsamość... Nie, ja się zgadzam. To znaczy inaczej, bo pewna tożsamość ogólnoeuropejska no to jest, oczywiście jest... istnieje. Tyle tylko, że na dobrą sprawę przez większość historii tej takiej... której warto się uczyć, no to nie była używana nazwa Europa, tylko mówiło się świat chrześcijański. No, to, tak. I teraz co chce się zbudować w miejsce tego? I no przede wszystkim co z tym poprzednim światem? To znaczy, no, mamy takie przełomowe, jakby takie okresy, można powiedzieć, w historii naszego kontynentu i ja myślę, że my znajdujemy się teraz w takim, no, przejściowym okresie, pewne przesilenie jest. Ale znaczy ja powiem w ten sposób, że no, niektórzy ludzie mają inne poglądy i to trzeba uszanować, tylko że no, znaczy trzeba wiedzieć, jak oni myślą. Na przykład taki poseł Jedziński to mówił, że jeszcze dosłownie przed pół roku czy przed rokiem on mówił, że, no, że Łukaszenka postępuje zgodnie z konstytucją. Tak? To jego są słowa. No, którą sam uchwalił. No, którą sam uchwalił, ale tam i jakieś tam te wszystkie te procedury przeszły, te prawne. Natomiast Waldemar Tomaszewski mówił, że no to jest solidny polityk, prawda? On jeździł wiele razy tam na Białoruś i nie dostrzegł tych takich, no powiedzmy, tych już, kiedy te zwykli Białorusini już oni dojrzeli i chcieli dokonać tego takiego skoku cywilizacyjnego. No i im tam, znaczy, nie pozwolono i przejść jakby, żeby do tego demokratycznego takiego, jakby takiego społeczeństwa. Natomiast no, my musimy też powiedzieć wprost, że znaczy, no, Europa Zachodnia, a chrześcijaństwo, tak? Znaczy oni to widzą w taki sposób, że była ta rewolucja francuska, która wprowadziła te prawa człowieka. I te prawa człowieka dają możliwość różnym poglądom i różnym wyznaniom. I stąd jest oni tak to widzą, że z tych praw człowieka ktoś może być wierzącym, katolikiem, czy tam prawosławnym, czy jakimś jeszcze innym wyznawcą, tak? I oni to widzą stąd. Natomiast ten wschód, Polska szczególnie, widzi, że to jakby jest wielkie dobro, jakim było to chrześcijaństwo, które dało pewne katalog z wartości, że tam nie kradnij, nie zabijaj, tych 10 przykazań. I to było wielkie jakby osiągnięcie w tym sensie, że wszyscy to uznali. Wszyscy z tym się zgodzili, no i w podziękowaniu tam zaczęli budować różne te między innymi no, styl gotycki, podziękowanie dla Boga, za co, za ten dekaluk, prawda, że to było takie uniwersalny jakby system wartości. No, ale Zachód tego jakby on widzi inaczej, mówi, że to spraw człowieka. Chcecie? Proszę bardzo, miejcie. I dlatego... Może warto wyprowadzić Zachód z blędu i odejść od tego rozszczepiania narracji znowu, bo na dobrą sprawę, no to prawa człowieka nie zaistniały w próżni. Nie. Bo one nawet w karcie, we wszystkich, no, w deklaracji praw człowieka, no to o czym czytamy? Że każdy człowiek ma przyrodzoną godność z racji na bycie człowiekiem. Tak. A to jest zaczerpnięte z czego? No, z filozofii katolickiej. Tak. Oni to czerpali z tego, tylko że no, jakby ta Europa Zachodnia, ona już to się ugruntowała i oni te prawa człowieka no, widzą jako uniwersalne, to pewien fundament, na którym będziemy budować, i oni chcą budować Unię Europejską na tym właśnie fundamencie. No, próby wpisania do tej konstytucji przyszłe, jakie tam tego Unii Europejskiej, znaczy wprowadzenie tego chrześcijańskiego jakby tego prapoczątku czy tradycji, one nie uzyskały większości. No i
No, demokracja jest jakby złym tym systemem, ale no, nic lepszego my nie mamy. Ale nawiązując teraz... Najmniej złym. Tak, najmniej złym, powiedzmy. Ale teraz nawiązując do tego jakby może tych roli Niemiec. O co teraz ta gra? Znaczy w moim rozumieniu to jest też taki bardzo ważny moment. Dlaczego? Dlatego, że no, jak przyjechał kanclerz tutaj Laschet do Warszawy w ubiegłej niedzielę, tak, to była ta rozmowa z premierem Polski i generalnie jakby tam ona kotlowała się wokół takich dwóch fundamentalnych tych takich argumentów. Pierwszy z nich jest taki, że strona niemiecka przyznaje, że premier Polski powiedział, że słuchajcie, gdyby nie my, to wy tam mielibyście już miliony uchodźców. Tak? I to słuchajcie, ja rozumiem, że tam w kuluarach padło, to przecież wasza kanclerz Merkel zaprosiła. No tak de facto. Dokładnie. Prawda? I teraz to wy wywołaliście ten problem i macie tutaj na sumieniu przecież te dwie wojny i teraz mamy tutaj wojnę hybrydową, którą poniekąd wy tam swoje dołożyliście, tak? Więc ja uważam, że tam były te, ale to, co podano do publicznej wiadomości, że Polska mocno powiedziała, że gdyby nie my, to by mielibyście miliony. Ale no, skąd to się wzięło, tak? I teraz no, można powiedzieć w ten sposób. Rzeczywiście jest taka duże zróżnicowanie dochodowe tego dobrobytu, że ci, jak tam z Afryki czy z tego Bliskiego Wschodu, już dzisiaj to jest globalizacja, oni widzą, ile tam można zarabiać pieniądze i jaki jest poziom życia, to będzie ogromny strumień. I teraz dlaczego tego nie widzi Unia Europejska, dlaczego nie chce przyznać środków na zbudowanie tego muru, ażeby, przecież my nie mówimy, że my nie będziemy ich przymywać w ogóle. Mhm. Proszę bardzo, są przejścia i jest pewien porządek prawny. Proszę bardzo, my przyjmiemy wszystkich tych uchodźców, którym tam grożą jakieś kary, ale to nie może tak być, że wy tu będziecie łamać nasze granice i będziecie wnosić tutaj ogromny zamek. Ale być może o to akurat chodzi, żeby te granice były nieszczelne. No, czytamy też o rosyjskiej operacji Możliwe. Śluza, tak, operacji tak. Most, Możliwe. Która ma rozszczelnić granice i pod przykrywką tak. migracji, żeby przerzucać też tak. terrorystów, broń, tak. narkotyki. Być może też do tego idzie, skoro wpływami mógł handlować Trybunał Sprawiedliwości, to tak. kto wie, czy nie dzieją się takie rzeczy w Komisji Europejskiej, tak, która blokuje środki na budowę muru, właśnie. Czy nie dzieją się takie rzeczy na szczytach tej całej to niewybieranej prawda. Niestety władzy tak. w Brukseli, Strasburgu czy Luksemburgu. Bo wbrew temu, co pan profesor mówi, ja uważam, że demokracja to jest wspaniały mechanizm, ale pod warunkiem, że jest stosowany przez ludzi kierujących się dobrym wspólnym. Ale odpowiedzialnością. I będziemy na pewno... Odpowiedzialnością. I odpowiedzialnością. Tak. A drugi moment, jeżeli można, tylko kończymy. Bo tam zabrzmiało bardzo to też groźnie. Znaczy, strona niemiecka powiedziała wprost, że jeżeli będziemy oddzielnie, to nas po prostu tutaj, w tych dzisiejszych warunkach, te potęgi gospodarcze, jakimi są dzisiaj Chiny rodzące się, prawda, i Stany Zjednoczone, po prostu my przegramy w pojedynkę z nimi, nie damy rady, tylko razem. Ale to nie oznacza, że my musimy teraz tracić jakieś swoje ta tożsamość, tylko dlatego, że żeby nie przegrać tej walki gospodarczej. To niech ta gospodarka tej Unii Europejskiej, ona niech będzie tam jak najbardziej no, dobrze spójna i skonsolidowana, ale to nie może odbyć się kosztem, że jakiegoś tam teraz zabieramy od tych... Kosztem suwerenności. Kosztem no. suwerenności. Tak nie może być. I między innymi tutaj ten system sprawiedliwości, jaki w Polsce tutaj stawiają zarzuty, ja tutaj nie rozumiem, dlaczego teraz nie można jakby zrobić tak, że ci sędziowie, którzy wydają wyroki w imieniu państwa polskiego, żeby oni byliby uczciwymi urzędnikami, tak? Bo to przecież oni wydają te wyroki w imieniu państwa polskiego. No to jest pierwszorzędna, bardzo ważna kwestia, bo za tym pójdą bardzo, bardzo wtedy bardzo niebezpieczne. No i trzecia kwestia, która tam może była tylko fragmentarycznie, ale to jest wina właśnie odchodzącej Angeli Merkel, to właśnie ten jest Nord Stream 2. To rzeczywiście jest, no, pokazuje, jak mówił Józef Piłsudski, że ten Zachód, a Zachód to jest parszywienki, to on mówił o tych takich, jakichś takich politykach, tych nie wiadomo, z tej Europy Zachodniej, którzy
jakieś podejmują decyzje, które potem ten Zachód się wstydzi. I ot taka między innymi też jest. Ale teraz usprawiedliwienie tego Nord Stream 2 było takie, że patrzcie, jeżeli my teraz będziemy kupować od Rosji ten gaz, znaczy Niemcy mówią tak, że my będziemy mogliśmy imi kierować w pewien sposób, że my to bierzemy, to nie bierzemy, jak wy tam zachowujecie się niegrzecznie, to my nie bierzemy, prawda? A jak tam wszystko, że to będzie takie pewne narzędzie nacisku na ten Niemcy będą mogli naciskiwać na Związek Sowiecki, ten Rosyjską Federację, żeby ich w jakiś sposób cywilizować, tak? Żeby to nie było takie odgradzanie się, że odpychanie i wszystko. Że trochę aroganckie i naiwne podejście. Poza tym Rosjanie obalili już akurat młodego kanclerza Austrii Kurca, a jego następca powiedział, że nie wolno używać Nord Streamu do naciskania na Rosję. I problem jest taki, że ci zachodni liberalni politycy są nie tylko parszywieńcy, ale też głupi i zakompleksieni, bo jeżeli uważają, że my nie mamy szans ze światem, to znaczy, że oni zapominają, iż my będąc Europą, w której to Europie było wtedy nie 30 państw, tylko w pewnych momentach i setki, tak. Potrafiliśmy stworzyć nie byle co, tylko najlepszą cywilizację, jaka kiedykolwiek na Ziemi powstała. To jest kolebka. I żadna część świata nam nie zagrodziła i nie przeszkodziła. I jeżeli my to zapominamy i się boimy dzisiaj Chin, boimy się Afryki, no to my naprawdę wtedy nie zasługujemy chyba na tą przyszłość. Ale miejmy nadzieję, że jednak tego nie zapomnimy i tym optymistycznym momentem się w tym tygodniu z Państwem żegnamy. Był z nami pan profesor Jarosław Wolkonowski, Jerry Meyer i Raimund Klonowski. Dziękujemy. Bądźcie zdrowi.